Przymierzę, ogłoszę, który zapłaci.
zachowa moją naukę, nie zazna śmierć na tym. Rzekli do niego Żydzi, teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy, a ty mówisz, jeśli kto zachowa moją naukę, ten śmierć nie zazna na tym. Czy ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kim ty siebie czynisz? Odpowiedział Jezus. Jeżeli ja sam siebie obracam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, który mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie, jest naszym Bogiem, ale wy go nie znacie. Ja go jednak znam. Gdybym powiedział, że go nie znam, byłbym podobnie jak wykłamcą, ale ja go znam i w słowo jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień, ujrzał go i ucieszył się. Na to rzekł do niego Żydzi, 50 lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Rzekł do nich jeden, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zanim Abraham stał się, ja jestem. Porwali więc kamienie, aby je rzucić na niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni. Oto słowo Pańskie. Zadał Niemiec, który prezydent Rzeczpospolitej miał złożyć na kadencji w Mogilnie.
za to, że chcieli uczcić polską historię. Chcemy dziękować im za to, że starali się ujawnić prawdę o Kazimierzu. I chcemy modlić się za tych, którzy odeszli, bo taka była wola Boża, bo oddali życie za ojczyznę, za przyjaciół, jak mówi Jezus. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy której życie swoje oddali za przyjaciół swoich. Oni oddali życie za swoją przyjaźń z ojczyzną, za swoje miejsce we wspólnocie narodu, za służbę w szeregach obrońców polskiej wolności. My musimy o nich pamiętać, bo jak mówił Jan Paweł II, naród, który traci pamięć, traci też swoją tożsamość, traci też swoją wolność. W wielu polskich sercach każdy ma pamięć i wdzięczność o tych, którzy zginęli pod Smoleńskiem. Nasza obecność jest też przykładem tej pamięci wspartej pod Bitwą, wspartej naszą obecnością, naszym staraniem się, by ta pamięć nie zaginęła. Starajmy się pamiętać i ogarniać modlitwą tych wszystkich, którzy odeszli, a także modlić się, aby było jak najwięcej podobnych do nich, którzy będą starali się służyć ojczyźnie, służyć tym wartościom, którym służyli oni. Starajmy się, by każda rocznica tego tragicznego wydarzenia była dniem pamięci, była dniem marszu. My, którzy pozostaliśmy, musimy podjąć dzieło, które przerwała nieśmierć. Dlatego bądźmy ludźmi kochającymi ojczyznę, kochającymi ją tak, jak kochani ją oni. Bądźmy ludźmi, którzy potrafią z miłością o niej mówić, ale szczególnie dla niej pracować, a czasami nawet cierpieć. Niech ta różnica będzie dla nas pracą, aby modlić się za ojczyznę, ale też by każdy z nas postanowił, co może zrobić dla Polski, co może zrobić dla naszego wspólnego domu. A teraz z wiarą, że zostaniemy Jezusami, módlmy się wspólnie do Boga, wyrażając nasze podziękowania, prośby i nasze wołania. Otrzymacie wszystko, o co prosicie przed odmawianiem różańca. Módlmy się, aby Polacy podejmowali inicjatywę różańcową za ojczyznę i swoje rodziny. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących naszą ojczyzną, aby Pan dał łaskę serca otwartego na świat.
miłość Boga i bliźniego. Ciebie prosimy. Panie, prosimy Cię za zmarłych. Kazimierzem Garbacz, Jana Andrzeju, zmarłych z rodziny Anny, Mikołaja Orłowa, Kamilę, Mariusza, Emilię, Ludwikę, aby dostąpili godności i radości obcowania z Tobą chwałę. Ciebie prosimy. Panie, prosimy Cię za nas obecnych na tej Eucharystii, aby w czasie trwającego Wielkiego Postu wzrastało w nas święte życie i ofiarowana nam łaska przemieniała nasze serce. Ciebie prosimy. Panie Boże, Ty pamiętasz i troszczysz się o nas, dlatego składamy w Twoje ręce nasz los i wszystkie nasze codzienne sprawy i uwielbiamy Cię teraz i po wieczne czasy. Amen.
katyńska, a mięć Lecha Kaczyńskiego i ofiar katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. Los ich pogrążył w strumieniu pamięci tych godnych polskich synów, którzy na co dzień służyli ojczyźnie, w oparach podsycanej do nich niechęci. Może to stało się po to, by z moralnego letargu rodaków wybudzić i po to, żeby ludziom o patriotyzmie, prawdzie, karze i winie przypominały kolejne polskie Katynie. Dziękuję uczennicy Julii Malinowskiej za ten piękny wiersz, za piękną recytację. Dobry wieczór, szanowni państwo. Pozwolicie, że przytoczę słowa prymasa tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego. Naród, który nie wierzy w swoją wielkość i nie chce ludzi wielkich, kończy się. Trzeba wierzyć w swą wielkość i pragnąć jej. Przeżywamy 4. rocznicę tragicznej śmierci polskiej elity. Kwiecień to miesiąc pamięci narodowej. Tylu wspaniałych Polaków oddało swoje życie za Polskę niepodległą i wielką. Czcimy ich pamięć wydobytą z dołów Katynia, Łączki, Palmirów, obozów niemieckich, rosyjskich gułagów. Czcimy pamięć skrytobójczo pomordowanych przez sądy PRL-u na usługach Rosji. Tu niedaleko jest miejsce w parku obok pomnika Solidarności. Uczniowie z zespołu szkół sportowych posadzili w 2010 roku 5 dębów katyńskich, które przypominają Lublinianom o zbrodni popełnionej przez funkcjonariuszy NKWD na polskiej elicie. W następnym roku dosadzono dąb katyński oraz dąb pamięci rotmistrza Witolda Pileckiego. Każde drzewo upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze, Charkowie. Niezłomny bohater, rotmistrz Witold Pilecki zginął z rąk polskich oprawców w Warszawie. Witam serdecznie wszystkich niezłomnych wojowników prawdy na apelu pamięci. Dziękuję za ustawienie zniczy w kształcie krzyża. Uczcijmy pamięć tych, co oddali swe życie na służbie dla ojczyzny. Proszę o składanie wieńców i wiązanek kwiatów pod smoleńską tablicą przez władze powiatowe, miejskie, przedstawicieli szkół, organizacji samorządowych, stowarzyszeń, klubów i osoby prywatne.
Dziękuję za uczestnictwo w modlitwie i Eucharystii za ojczyznę, za ofiary zbrodni smoleńskiej. Minęły już 4 lata od niewyjaśnionej śmierci delegacji państwowej. Obecność państwa świadczy, że Polacy chcą znać prawdę o śmierci 2 prezydentów Rzeczypospolitej i 94 uczestników delegacji państwowej. Musimy poznać prawdę o tragedii smoleńskiej, nawet jak to byłby zamach przeprowadzony przy współudziale Polaków. A prawda o nim byłaby dla nas bolesna. Bez tej prawdy nie jesteśmy w stanie wybić się na niepodległość. Cztery lata manipulowania jednostką i społeczeństwem w sprawie smoleńskiej przez konstytucyjne organy Rzeczypospolitej, media zniechęcają wielu do poszukiwania prawdy. Tym niemniej bez przerwy nasuwają się wątpliwości, które zaprzeczają oficjalnej wersji. Oto fakty notorycznie pomijane przez śledczych. Rozdzielenie wizyt prezydenta i premiera. Na delegację prezydencką nie czekał ani jeden samochód. Czekały zaś 132 trumny, w tym jedna dla Jarosława. Kłamstwo o 4 podejściach do lądowania. Złe rozmieszczenie radiolatarni. Podawanie przez kontrolerów lotu kłamliwych informacji. Jesteście na ścieżce, jesteście na kursie. Wkręcanie po katastrofie żarówek oświetlających pas. Podanie nieprawdziwej godziny rozbicia samolotu i ogłoszenie alarmu o godzinie 8:56, faktycznie dramat wydarzył się kwadrans wcześniej. Przyjęcie konwencji chicagowskiej, która stosuje się tylko do statków powietrznych cywilnych. Ważący 80 ton samolot rozbił się na 60 tysięcy części, nie zostawiając w ziemi krateru. Brzoza o wytrzymałości 20 megapaskali miała oderwać skrzydło o wytrzymałości 400 megapaskali. Samolot przelatując nad brzozą był na wysokości ponad 20 metrów. Brzoza złamana na 6 metrach 66 centymetrów. Niszczenie wraku innych dowodów rzeczowych, wymycie szczątków samolotu. Najnowocześniejsze przyrządy do wykrywania materiałów wybuchowych wykazały ich występowanie na 500 próbkach na szczątkach wraku w Smoleńsku. Gdy po roku próbki przebadano w kraju, nie wykryto śladów materiałów wybuchowych. Wybijanie szyb, na których zachowały się ślady eksplozji. Ukrycie punktu TAFS-38, który zarejestrował wybuchy. Zaginięcie telefonów satelitarnych, kamizelek kuloodpornych. Zaginięcie rejestratora lotu K-363, jedynego z 5 urządzeń TU-154M, którego zapisów nie da się sfałszować. Działalność seryjnego samobójcy, tak w Polsce, jak i w Rosji. Niedopuszczenie do 9 sekcji przeprowadzonych w Polsce po 18-24 miesiącach przez profesora Michaela Badena, światowej sławy patologa.
Załącznik 13 do konwencji chicagowskiej nakłada na śledczych obowiązek rekonstrukcji wraku. Do tej pory jej brak. Dlaczego nagle zginęło 7 naocznych świadków i ekspertów zajmujących się tą sprawą, co praktycznie jest niemożliwe i nieprawdopodobne? A sprawa ta została przez media wyciszona. 9 maja 1987 roku w Lesie Kabackim samolot pasażerski IU-62, techniczny rówieśnik Tupolewa Tu-154M, Tadeusz Kościuszko, rozbił się przy podchodzeniu do awaryjnego lądowania. Powalone zostały również drzewa w Lesie Kabackim na obszarze prostokąta o wymiarach 370 na 50 metrów, a zatem prawie 2 hektarów. Wśród powalonych drzew były również kilkusetletnie dęby, a nie jedna brzoza. Szanowni Państwo, z powyższego wyliczenia wynika, że mamy tu do czynienia nie tylko z manipulacją jednostek społeczeństw, ale mamy również do czynienia z jakąś paranoją. Uczcijmy pamięć po tej tragedii. Proszę harcerzy o poprowadzenie apelu. Apel pamięci. Wszystkich poległych w tragedii smoleńskiej wzywam do apelu. Wzywam do apelu Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, małżonkę prezydenta Marię Kaczyńską. Cześć ich pamięci. Wzywam do apelu ostatniego prezydenta Rzeczpospolitej na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego. Cześć jego pamięci. Cześć jego pamięci. Wzywam do apelu dowódców Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, generała Franciszka Gongora, szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała Bronisława Kwiatkowskiego, dowódcę operacyjnych Sił Zbrojnych, generała broni Andrzeja Błasika, dowódcę Sił Powietrznych Rzeczpospolitej, generała dywizji Tadeusza Buka, dowódcę Wojsk Lądowych Rzeczpospolitej, dowódcę Wojsk Specjalnych, generała dywizji Włodzimierza Potasińskiego, dowódcę Marynarki Wojennej, generała Andrzeja Karwetę, dowódcę garnizonu Warszawa, generała brygady Kazimierza Wilarskiego. Cześć ich pamięci. Cześć ich pamięci. Niech staną do apelu prezes Narodowego Banku Polskiego Sławomir Skrzypek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej Janusz Kurtyka, rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski, kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janusz Krupski, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Joanna Agatka Indecka, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Piotr Nurowski. Cześć ich pamięci. Cześć ich pamięci. Niech staną do apelu Krzysztof Putra, Krystyna Bochenek, Władysław Stasiak, Aleksander Szczygło, Paweł Wypych z Kancelarii Prezydenta, Mariusz Handzlik z Kancelarii Prezydenta, wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Kremer, wiceminister obrony narodowej Stanisław Komorowski, wiceminister kultury Tomasz Merta, sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Przewoźnik, Maciej Płażyński, Mariusz Kazana, Jerzy Szmajdziński. Cześć ich pamięci. Cześć ich pamięci. Niech staną do apelu Leszek Deptuła, Grzegorz Dolniak, Grażyna Gęsicka, Przemysław Gosiewski, Sebastian Karpiniuk, Izabela Jaruga-Nowacka, Zbigniew Wasserman, Aleksandra Natalii Świat, Arkadiusz Rybicki, Jolanta Szymanek-Deresz, Wiesław Woda, Edward Wojtas, senatorowie Janina Fetlińska, Stanisław Zając. Niech staną do apelu pracownicy i współpracownicy Kancelarii Prezydenta Jan Krzysztof Ardanowski, kapelan prezydenta Roman Indrzejczyk, Barbara Mamińska, Zofia Kruszyńska-Gust, Izabela Tomaszewska, Katarzyna Doraczyńska, Dariusz Gwizdała, Jakub Opara,
Marzena Pawlak, lekarz prezydenta Wojciech Lubiński, Aleksander Fedorowicz, generał brygady Stanisław Nałęcz-Komornicki, kanclerz Orderu Wojennego Virtuti Militari, członek kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari podpułkownik Zbigniew Dębski, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Czesław Cywiński, ksiądz Ryszard Rumianek, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Cześć ich pamięci. Cześć ich pamięci. Anna Walentynowicz, Janina Natusiewicz-Miller, Janusz Zakrzeński, Adam Kwiatkowski, Marcin Wierzchowski, Maciej Jakubik, Tadeusz Stachelski, Dariusz Jankowski. Cześć ich pamięci. Cześć ich pamięci. Niech staną do apelu ksiądz generał Tadeusz Płoski, arcybiskup Miron Chodakowski, ksiądz pułkownik Adam Pilch, ksiądz podpułkownik Jan Ośliński. Cześć ich pamięci. Cześć ich pamięci. Niech staną do apelu kombatanci, sekretarz generalny Związku Sybiraków Edward Duchnowski, ksiądz prałat Józef Gostomski, prezes stowarzyszenia Parafiada, ksiądz Józef Joniec. Kapelan warszawskiej rodziny katyńskiej ksiądz Zdzisław Król, kapelan Federacji Rodzin Katyńskich ksiądz Andrzej Kwaśnik, prezes Polskiej Fundacji Katyńskiej Zenon Mamontowicz-Łojek, prezes Komitetu Katyńskiego Stefan Melak, wiceprzewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa Stanisław Mikke, Bronisława Orawiec-Rosler, Katarzyna Piskorska, prezes Federacji Rodzin Katyńskich Andrzej Sariusz-Skąpski, Wojciech Seweryn, Leszek Solski, Fundacja Golgota Wschodu, Teresa Walewska, Przyjałkowska, Gabriela Zych, Ewa Bąkowska, wnuczka generała brygady Mieczysława Smorawińskiego, Anna Borowska, Bartosz Borowski, Dariusz Malinowski, Tadeusz Lutoborski. Cześć ich pamięci. Cześć ich pamięci. Niech staną do apelu funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu Jarosław Lorczak, Paweł Janeczek, Dariusz Michałowski, Piotr Nosek, Jacek Surówka, Paweł Krajewski, Artur Francuz, Marek Uleryk. Cześć ich pamięci. Cześć ich pamięci. Wzywam do apelu załogę samolotu Tu-154. Arkadiusz Protasiuk, Robert Grzywna, Andrzej Michalak, Artur Ziętek, Barbara Maciejczyk, Natalia Januszko, Justyna Moniuszko. Cześć ich pamięci. Cześć ich pamięci. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen. Niech spoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Proszę o wystąpienie przedstawiciela władz samorządowych, jeżeli ma takie życzenie. A teraz przedstawicielka klubu Gazety Polskiej, pani Alicja Skrzypicka, odczyta apel prezesa klubów Gazety Polskiej, Ryszarda Kapuścińskiego. Proszę. Od 4 lat każdego 10 tysiące Polaków w Warszawie, ale także w setkach miejsc w Polsce i na świecie zbierają się przed symbolicznymi miejscami upamiętniającymi smoleńską tragedię. Wielki ciężar organizacji tych spotkań przyjęły na siebie kluby Gazety Polskiej, ale dołączyło do nas także wiele innych organizacji patriotycznych, przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość. W wielu miejscach razem z nami zawsze byli Solidarni 2010, Rodziny Radia Maryja, czy tak jak w Warszawie, Obrońcy Krzyża na Krakowskim Przedmieściu. Trzeba pamiętać o wielkim wysiłku tych ludzi, bo dzięki nim przetrwała pamięć, ale też przede wszystkim dzięki nim możemy doświadczać tego niezwykłego uczucia jedności w walce o prawdę i Polskę, dla której 10 kwietnia 2010 roku przedstawiciele naszego narodu złożyli tak wielką ofiarę. Dzisiaj trzeba im wszystkim podziękować. Po 4 latach nikt myślący nie może zanegować, że dzisiejsza Rosja jest zdolna do agresji i mordów, także do zabijania przywódców demokratycznych państw. Mimo to polskie władze ciągle bronią wersji wyjaśnienia tragedii smoleńskiej ustalonej w Moskwie.
bronią tej wersji, gdyż stały się zakładnikami własnych działań wobec prezydenta, a później współuczestniczyły w tuszowaniu śledztwa. Są przez to zakładnikami Kremla. Nie mogą więc uczciwie i wiarygodnie wyjaśnić przyczyn katastrofy, tak jak nie mogą skutecznie bronić Polski przed zakusami Rosji. Im szybciej odejdą, tym będziemy bezpieczniejsi. Polska czeka na nowe przywództwo. Czeka na tych, którzy potrafią bronić naszej niepodległości. Kluby Gazety Polskiej. Panie prezydencie, już świętej pamięci, jesteś już w pałacu, gdzie królują święci. Gdy spotkasz Ojca Świętego na niebiańskiej drodze, zapytaj go dyskretnie, kto jest winien tej trwodze. A potem szukaj księdza Popiełuszkę, niech wskaże wprost do nieba twym kompanom dróżkę. Domagałeś się prawdy o zbrodni katyńskiej i poległeś niedaleko, na ziemi smoleńskiej. Spoczywaj w spokoju z żoną i z przyjacielami. A my, tu na ziemi, modlimy się za wami. Wasze życie się skończyło, w momencie minęło. Pan Bóg zabrał wasze dusze do domu swojego. Baczność do hymnu. Dziękuję w imieniu Klubu Gazety Polskiej i samorządu tutaj Lubina, który wielce się przyczynił właśnie do uczczenia pamięci naszego prezydenta i całej tej naszej delegacji, która zginęła w drodze do Katynia. Jeszcze Polska nie umarła, póki my pamiętamy. Nim się rozstaniemy, chciałbym poinformować, że Klub Gazety Polskiej w Lubinie 15 kwietnia organizuje spotkanie z posłem Dawidem Jackiewiczem o godzinie 18, to jest wtorek, aula Liceum Salezjańskiego. Zapraszam serdecznie. 20 maja we wtorek spotkanie z Krzysztofem Wyszkowskim. O godzinie i miejscu poinformujemy Państwa. 7 czerwca spotykamy się ze znanym publicystą naszego dziennika Stanisławem Michalkiewiczem o godzinie 17 w sobotę w auli Liceum Salezjańskiego. Uważam, że nasze spotkanie dobiega końca. Dziękuję szczególnie orkiestrze, dziękuję młodzieży, harcerzom, pocztom sztandarowym, że w tak uroczysty sposób, godny, uczciliśmy pamięć wielkich Polaków i za to, że modliliśmy się za naszą umęczoną ojczyznę. Spotkanie mieszkańców Lubina w 4. rocznicę tragedii smoleńskiej ogłaszam za rozwiązane. Dziękuję.